Cześć! W tym nagraniu zajmiemy się automatyzacją bezpieczeństwa w naszym frameworku. Ja nazywam się Emil Juchnikowski. Na co dzień jako architekt zajmuję się technologiami JavaScript od frontendu w Ioniku, Angularze, po backend przy użyciu Node.js, Nest.js i baz danych MongoDB. Dodatkowo zajmuję się też zagadnieniami DevOps w zakresie automatyzacji budowania i deployowania aplikacji Kubernetesowych w podejściu GitOps. Tutaj macie kontakt do mnie. Zacznijmy od tego, co mam na myśli, mówiąc automatyzacja bezpieczeństwa w frameworku. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to chodzi mi o kod, który tak naprawdę nie kontrolujemy, czyli kod, który dociągamy u siebie w zależnościach. No bo o ile kod, który my sami piszemy, no to my dbamy o ten kod, żeby był bezpieczny i tutaj to my musimy weryfikować, tak, czy coś, co napisaliśmy, jest bezpieczne. Ale mamy też kod, który dociągamy w przypadku no, JavaScriptu w postaci node modułów, który no, nie kontrolujemy tego kodu, a używamy ten kod, no bo daje nam jakieś funkcjonalności, które już ktoś wykonał. I w tym kodzie też mogą być błędy od strony bezpieczeństwa na przykład. I warto by było taki kod weryfikować. Mamy do tego bardzo dużo narzędzi, które przechowują jakąś bazę podatności, tak, które mają informację, że ten i ten kod jest niebezpieczny, bo ktoś przekazał taką informację i takie bazy są zbierane i są na podstawie tego właśnie robione różne narzędzia, które pozwalają nam weryfikację tego kodu. No i możemy właśnie taką weryfikację sobie zautomatyzować. I właśnie tutaj o to mi chodziło, mówiąc automatyzacja bezpieczeństwa frameworku. Jednym z takich narzędzi, które możemy użyć, które będzie nam sprawdzało, czy nasze moduły, które dociągamy, są bezpieczne, jest Trivi. Jest to narzędzie takie ogólne do bezpieczeństwa, do weryfikacji, do skanowania, bo ono może skanować właśnie nasz kod pod względem paczek, które są dociągane, czy one są bezpieczne. I to nie tylko paczek node'owych, ale też i w innych technologiach, na przykład w dotnecie do paczek nugetowych. Jest to narzędzie też używane do weryfikacji obrazów pod względem podatności, no bo tak samo jak w przypadku paczek node'owych, tak samo w przypadku obrazów, one mogą mieć jakieś swoje bazowe obrazy i to też możemy weryfikować, tak? To też są bazy, które zbierają te podatności. I jak możemy zautomatyzować taką właśnie weryfikację? No oczywiście przy pomocy narzędzi CI-owych. I kiedy to powinniśmy robić? Rekomenduję dwa momenty, w którym to powinno być wykonywane, czyli moment, kiedy no, my odsyłamy kod, czyli na przykład piszemy jakąś funkcjonalność, dociągamy sobie bibliotekę i chcemy zweryfikować, czy ta biblioteka jest bezpieczna i możemy to zrobić w momencie na przykład odsyłania naszego kodu i wtedy możemy zweryfikować, tak, czy ten kod jest bezpieczny. Jeżeli jest niebezpieczny, to na przykład dalsze rzeczy się na naszym kodzie nie dzieją, czyli na przykład nie są nasze biblioteki publikowane. Tak? Tutaj możemy to sobie zablokować. Jeżeli jest bezpieczny, to przechodzimy dalej, jeżeli nie, to nie. No i drugi moment, który warto jest obsłużyć, to cykliczne sprawdzanie, no bo może być taka sytuacja i często będzie bywała, że w momencie, kiedy my dociągniemy sobie jakąś nową bibliotekę, ta biblioteka może być ogólnie stwierdzona, że jest bezpieczna, tak? Ale po pewnym czasie może być znaleziona jakaś luka w bezpieczeństwie w danej bibliotece, no i to nie będzie zależne od naszego developmentu, tak? Czyli powiedzmy w piątek odsyłamy kod, a w trakcie weekendu ta luka zostanie znaleziona i warto by było na takie właśnie zdarzenia reagować. No i tutaj warto użyć na przykład jakiegoś, dorzucić do terminarza wykonywania naszego CI-a też taką właśnie weryfikację. No i możemy to zrobić z poziomu GitHub Actions, tak, czyli tego CI-a, które używamy w ramach tego frameworku, który tutaj tworzymy w ramach tego kursu. Więc dwa momenty, tak? Moment odsyłania kodu i terminarz, tak? I w ramach tego terminarza możemy też weryfikować te podatności, co nam po prostu dużo luk pokryje, tak? Podczas walidacji naszego kodu i podczas sprawdzania bezpieczeństwa naszego kodu. Przejdźmy do projektu i pokażę Wam, jak ja to obsłużyłem u siebie.
Ok, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem w kodzie w ramach testu, to dodałem bibliotekę, którą wiem, że ma podatności tak, w odpowiedniej wersji i wiem, że podczas skanowania będzie na niej po prostu wykryty błąd krytyczny, który trzeba będzie poprawić i Trivi to wyłapie, więc dla testu dodałem taką class validator bibliotekę, ta, która w wersji 13 ma błąd, który w wersji 14 został naprawiony, więc tak tutaj testowo do tego podeszłem. I co? I tak jak mówiłem, rozbudujemy nasz proces CI w dwóch miejscach. Po pierwsze, podczas puszowania naszego kodu, tak, dodałem tutaj gotową akcję od Trivi do GitHub, GitHub Actions, tak. I ona po prostu tworzy nam raport. Wybrałem sobie format tabelaryczny i do tekstowego formatu, ale to tylko tutaj jest tak zrobione, zaraz powiem dlaczego. A akcja jest bardzo prosta, tak, bo wybieramy scan type, tak, i on tutaj nam po prostu weryfikuje ten typ zależności w node modułach, czy ten FS typ, to też tak samo paczki nugetowe w przypadku dotneta by wyłapywał, tak, wyłapujemy na jakim poziomie, tak, chcemy krytyczne błędy wyłapywać, do jakiego formatu, tak. I w tym przypadku dajemy format tekstowy, dałem format tekstowy po to, żeby w następnym kroku, tak jak mówiłem, zweryfikować, czy raport wyłapał jakieś krytyczne błędy. Jeżeli wyłapał krytyczne błędy, to chciałbym, żeby proces został anulowany i żeby akcja na GitHubie dalej nie poszła, tak, czyli dalej nie zostały zainstalowane node moduły, bo tak naprawdę nie potrzebujemy zainstalowanych node modułów, żeby zweryfikować tak czysto te podatności, bo to nam wyłapuje z package locka te podatności, więc możemy to zrobić wcześniej, zanim inne procesy będą wykonywane na naszym CI-u, tak? Więc to jest tak naprawdę w tym momencie pierwszy krok w CI-u weryfikujący te rzeczy. I to nam tak naprawdę tutaj daje, tak, zrobiłem weryfikację tego pliku tekstowego, jeżeli został wyłapany krytyczny błąd, no to wyrzucam na ekranie, tak, informację, że coś takiego zostało wyłapane i cały ten rezultat tej walidacji jest wyrzucony. I jak to wygląda? To wygląda później w ten sposób, że pod stronę interfejsu webowego, tak, CI-a widzimy, że proces nie przeszedł, tak, jest exit code 1 i widzimy, jakie są podatności. Została wyłapana podatność w class validatorze, tak, widzimy, że mamy zainstalowaną 13 wersję, w 14 zostało to poprawione, jest opis tej podatności i możemy przejść, tak, do szerszego opisu tej podatności, o co w tym akurat w tej walidacji krytycznej bezpieczeństwa jest nie tak. I tak to wygląda z poziomu właśnie tego pusha, tak, u mnie. Także to jest pokazywane tutaj w konsoli i widzimy, że ten push nie przejdzie. Skonfigurowałem, tak jak też mówiłem, opisywałem, tak, drugie miejsce, czyli terminowe wykonywanie naszego CI-a tutaj jest wykonywane o 3 w nocy, tak. To, co robimy, to tak, to dociągamy ten nasz kod, tak, w nocy i robimy też taką samą prawie weryfikację, bo używamy tej samej akcji, ale tutaj zmieniamy sobie format na troszeczkę inny, taki specjalny format, który GitHub Actions nam od strony wizualnej, webowo później jest w stanie zinterpretować. I kolejnym krokiem jest tutaj odesłanie tego naszego raportu do specjalnego miejsca, tak, przy pomocy specjalnej akcji, w którym te wszystkie raporty bezpieczeństwa są fajnie wizualizowane w GitHub Actions, tak? Więc jeżeli to będzie wszystko wykonywane, to później, jeżeli będzie błąd, to w zakładce Security w GitHubie, tak, widzimy, że coś jest, jakiś numerek, coś trzeba tutaj zweryfikować. I podczas skanowania widzimy, że został wykryty ten błąd, który przedtem był pokazywany w konsoli, tak? Więc jak sobie tutaj w niego wejdziemy, mamy jego opis, tak, i po prostu wiemy, co musimy naprawić w naszym kodzie, więc jak później odeślemy ten kod, tak, no to już będzie tutaj informacja, że ta luka w bezpieczeństwie została już tutaj, zareagowaliśmy na tą lukę i sobie ją poprawiliśmy i już tej luki nie mamy, więc tutaj będzie później jako ta luka będzie jako zamknięta. I w taki sposób właśnie możemy automatycznie podejść do bezpieczeństwa
weryfikacji bezpieczeństwa modułów niezależnych od nas, a których po prostu używamy w naszym frameworku. To tyle w dzisiejszym nagraniu. Dziękuję bardzo za obejrzenie do końca. Zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału, ponieważ będę w następnych nagraniach pokazywać kolejne rzeczy, jakie możemy zrobić w ramach naszego frameworku, żeby on był jak najlepszy.